Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam was z kolejną garścią informacji od SCS-u. Na początku będzie o ETS-ie i o Grecji, ale będzie również i ATS i kolejna informacja o wersji 1.51. Jednak na początku najnowszy post z dzisiaj, 1 sierpnia, właśnie na temat Grecji, a konkretnie sieci drogowej, a głównie będzie o autostradach i węzłach, na jakie tutaj natrafimy, odkrywając oczywiście wspaniałe tereny tego najbliższego dodatku mapowego, który zmierza do Euro Truck Simulator 2. Część terenów, które będzie można spotkać w tym dodatku, możecie teraz zobaczyć, natomiast jakie my dostaliśmy jeszcze tu szczegółowe informacje w najnowszym poście? Kierowcy ciężarówek będą mogli dostać się do Grecji przez 6 różnych przejść granicznych. 3 z nich pokazaliśmy już w jednym z poprzednich postów. Po przybyciu do kraju gracze będą mogli podróżować we wszystkich kierunkach dzięki wielu autostradom, które odtworzyliśmy na potrzeby tego rozszerzenia mapy. W tym dodatku pojawią się autostrady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Doprowadzą cię prawie wszędzie, gdzie chcesz się udać, a także będą zawierać wiele interesujących i starannie wykonanych węzłów. Ważnym węzłem komunikacyjnym będzie prom Huminetsa, który działa jako ważny punkt dostępu na zachodnim wybrzeżu Grecji, łącząc kraj z Włochami. Stamtąd na kierowców czekać będą 3 główne europejskie drogi, które poprowadzą ich przez resztę kraju. Są to następująco E55, która zaczyna się na północy w Szwecji i ciągnie się na południe od półwyspu Pelopones. E90 łączy Portugalię z Turcją i przecina Grecję od zachodu do granicy tureckiej przez Saloniki, a następnie wzdłuż wybrzeża. E92 łączy zachodnie wybrzeże Grecji ze wschodnim i przebiega przez wiele miast, w tym Trikalę, która już była omówiona i pokazana w jednym z poprzednich postów. I to tyle, jeśli chodzi o najnowszy post związany z dodatkiem Grecja. Na ten moment jeszcze nie znamy daty premiery i kolejnych planów. Wiadomo tylko tyle, że jeszcze jest sporo postów do opublikowania, ale na ten moment to też tyle, jeśli chodzi o ETS-a. Czas na ATS-a i tutaj mam dla was post z ostatniego dnia lipca tego roku, w którym omówiono kolejną nowość, która zostanie dodana w aktualizacji 1.51 w American Truck Simulator, a mowa tutaj konkretnie o dodaniu kawałka drogi Interstate 44 w Oklahoma City, plus parę nowości jeszcze w tym mieście się pojawiło. Jak to na ten moment wygląda, możecie teraz zobaczyć na tych materiałach, a jeśli chodzi o szczegóły, to obecnie w dodatku Oklahoma brakuje środkowego odcinka autostrady międzystanowej 44 w Oklahoma City. Jednak w aktualizacji 1.51 z przyjemnością wprowadzimy ten odcinek, który łączy zachodnią i wschodnią część, uzupełniając Interstate 44 w Oklahomie. Będzie to oczywiście darmowa aktualizacja dla wszystkich obecnych posiadaczy dodatku Oklahoma. To jednak nie wszystko. I44 będzie również zawierać 2 nowe zajezdnie, do których gracze będą mogli dostarczać towary, sklep meblowy i plac budowy. Wraz z tym dodatkiem gracze otrzymają również 2 nowe postoje dla ciężarówek na Interstate 40, która znajduje się w pobliżu granicy z Arkansas, który jest stanem USA również w fazie rozwoju dla American Truck Simulator. Wierzymy, że będzie to idealny punkt dla kierowców ciężarówek do odkrywania nowego dodatku do Oklahomy i stanu Arkansas po jego wydaniu, więc pamiętaj o tym. Także w sumie kolejne dostosowanie się pod ten nadchodzący dodatek Arkansas, który przecież swoją premierę ma już najwidoczniej tuż za rogiem, skoro już takie prace są szykowane na aktualizację 1.51, więc powoli można szykować się do tej premiery, no ale jednak jeszcze nie znam oficjalnej daty premiery, czy tego dodatku, czy też na przykład rozpoczęcia open bety 1.51, ale jedno i drugie powoli się zbliża, a jak coś na ten temat się pojawi, to oczywiście was będę informować, ale jednak to jeszcze nie wszystko w dzisiejszym materiale. Mam jeszcze dla was ostatni post, ten jest z 30 lipca, właśnie na temat Arkansas i tutaj jest miasto Little Rock, czyli stolica tego stanu. Jak jeszcze przed premierą prezentuje się to miasto, możecie teraz zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to nie tak dawno miasto obchodziło swoje 200-lecie, ponieważ zostało założone w 1821 roku. Obecnie jest to nie tylko stolica stanu, ale także najbardziej zaludnione miasto w Arkansas, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców. Położone jest w samym centrum naturalnego stanu wzdłuż rzeki Arkansas, która odegrała dużą rolę w kształtowaniu jego nazwy. Little Rock zostało nazwane na cześć kamiennego występu na brzegu rzeki,
który był używany przez podróżnych jako punkt orientacyjny. Rzeka Arkansas również odgrywa ogromną rolę w naszej wersji tego miasta, ponieważ będzie tam zlokalizowany port rzeczny jako zajezdnia, z której ciężarówki będą dostarczać ładunki. Będą też oczywiście inne ważne zajezdnie, takie jak lokalne lotnisko, usługi lotnicze i zajezdnia intermodalna. Kierowcy ciężarówek będą mieli najlepszy widok na miasto i jego centrum z mostu Arkansas River Bridge, który przecina serce stolicy. Stamtąd będą mogli dostrzec godne uwagi zabytki Little Rock. Po drugiej stronie rzeki kierowcy ciężarówek zobaczą Simon's Bank Arena i oczywiście nie mogliśmy pominąć dwóch mostów dla pieszych po obu stronach Arkansas River Bridge. Są to Clinton Presidential Park Bridge i Junction Bridge, które dodają malowniczej panoramy. I to tyle jeśli chodzi o ten post, jak i również o ten cały materiał. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.